Cześć. Jeżeli posiadasz pompę ciepła, to może się zdarzyć, że będziesz miał ten przypadek, który będzie tutaj w filmie. Czyli taka dosyć częsta usterka, częsty problem starszych instalacji, instalacji grzejnikowych. Coś, co zostało po prostu źle zrobione, niewykonane. Powstają właśnie takie sytuacje. Dlatego jeżeli chcesz, żeby twoja pompa ciepła nie zawiodła cię w momencie, kiedy przyjdą bardzo duże mrozy i okazało się, że masz zimne grzejniki, wykonaj proste czynności, które zobaczysz tutaj na filmie. Pan, u którego wykonuję tą całą, można powiedzieć, serwisową taką akcję, po prostu pomagał mi przy tym, więc nie zdziwcie się, że pan dużo rzeczy robił, ale to z tego względu, że chciał się nauczyć, chciał wiedzieć co i jak. Dlatego jeżeli filmik ci się spodoba i powiesz, że w sumie to jest racja, że to co robicie to jest dobre, ale też możecie dać swoje po prostu wnioski. Pamiętaj, łapeczka w górę, subskrypcja, komentarzyk. Nie krytykuj, tylko oglądaj i wyciągaj wnioski. Moi drodzy, jeżeli chcemy wyczyścić sobie takowy filtr, to musimy na początek naszej pompie zrobić coś takiego. Wyłączamy. Wyłączamy tutaj. Niech się przestawi. Już. Tu proszę pana, wyłączamy w tym miejscu. No. Wyłączamy w tym miejscu. Pompa przestaje nam pracować. Jak przestała nam pracować, możemy sobie podejrzeć, czy tu ta pompka jedna pracuje. Ona coś tam jeszcze pracuje, coś tam ona pompuje. Poczekajmy sobie chwilkę, bo tu sprężarka tam pracowała. Niech to nie możemy tego pierdolnie, czy tam. No tak, nie, reasumując, mówiąc, no po prostu pryśnie tam. Tylko że tego, co pan chce, to na razie nie, na spokojnie. Ja tu panu pokażę dokładnie, bo ja wiem, co tu jest grane. Robiliśmy to razem, więc. No. Więc tutaj już. Dobrze. Wyłączyła się. Zawory trójdrożny został przełączony, więc możemy teraz tryk. W taki sposób mamy możliwość w tym momencie. Czyścić, to muszę to wyłączać, nie? Tak, musi być wyłączone, nie może żadna pompka pracować, no bo będzie pchała. A jak zadławimy ją, no to możemy ją spalić, bo ona nie będzie miała przepływu, tak? Ja wiesz, albo powietrze się dostaje. Nie powiedział, no ja musi być wyłączony, wiesz? No ja staram się zawsze mówić i pokazywać tutaj, jak to czyścić, więc panu tutaj pokażę, jak to wszystko zrobić już, więc zrobimy to razem dzisiaj. Dobrze, mamy wyłączone wszystko, więc już jest ok. Teraz jakąś miseczkę, jakąś spluwaczkę. Czy to? Bym polecił coś takiego czystszego, to zobaczymy, ile tego brudu tak naprawdę będzie i już, tutaj, tak? Ten mam. No tutaj pan coś tutaj widzę, że ma. Czekaj, to jest miseczka. No jakąś miseczkę najlepiej, bo zobaczymy, ile tego brudu się zebrało tutaj, jak to wszystko wygląda, tak? Dobrze, podchodzimy, zakręcamy sobie, musimy zobaczyć, w którą stronę jeden zawór. Zakręcamy tutaj zawór szybunkowy drugi. No i będziemy dokonywać czyszczenie filtra magnetycznego plus filtra skośnego. Tak samo będziemy czyścić na zasilaniu, tu gdzie mamy pompkę Willo, więc tutaj też zakręcimy to, tu zakręcimy to, tu zakręcimy to. Tu zakręcimy to. W tym momencie mamy elementy, które mamy pozakręcane i możemy dokonać, można powiedzieć, takiego serwisu czyszczenia filtrów skośnych. Słuchaj, tak. W każdym razie wyłączam pompę, wszystkie te idą na dół esy, nie? Tak, zgadza się. Tego. I wtedy możemy... Tak, możemy w ogóle cokolwiek, jakie czynności serwisowe robić. Teraz prawda? Czekaj. Ja. Czy ja bym dobrze zrobił, weźmiemy ten najpierw, nie? No możemy od tego zacząć. Zakręcamy? Tak, to już jest zakręcone, już zakręciłem. A, zakręciłeś. Zakręciłem. Nie, tu wyciągamy najpierw magnesy. O, ja. Tak, to wyciągamy. W tym momencie cały brud, to wszystko co tu jest, spłynęło tutaj. No, a gdzie to położyć? Podchodzimy tutaj, do tego miejsca tu. No, podniesiesz już? Nie, to nie poleci jeszcze tutaj. Daj Boże, żeby nic nie poleciało. No nic nie poleciało. To? Potrzebujemy jakiegoś... No z tym też da radę zrobić. Czekaj. No to jest takie dosyć proste, bo patologiczne. A, to? Mały kluczyk potrzebujemy, ale... A tu nie idzie stąd kluczyk gdzieś przełożyć? Nie. Tu pan podstawi. Bliżej. I... Oj. Zamykamy. Mam było sypu, nie? Ja to zawsze
A, w ten sposób. Ja to zawsze tarmoszę, nie ma opcji. Ale jest syf. Panie, jak pan nie potarmosisz, to nic panu z tego nie poleci. A to tak... Ale syf, nie? No jest, no to są takie... Forma kaloryferów na miru. Dobrze, i teraz tak, teraz zrobimy... To... Nie, spokojnie, do góry. Teraz robimy tak, że troszeczkę weźmiemy sobie z układu. Jak dołożymy z układu, to w tym momencie to, co tam jeszcze zostało na tym całym ćpieniu, bo tu taki ćpień jest, to jeszcze nam to wyleci. I więc jeszcze tutaj trzeba opuścić. A. Tu się nam ciśnienie takie zrobiło. I to jest taki najlepszy sposób, żeby... No rozumiem. Już leci takie sensowne, tak? No, teraz znowu. I teraz tak. I teraz jeszcze raz delikatnie dopełnimy. To nie jest dużo. A. Ciśnienie zejdzie nam. Jak widzicie? Takie kluczyki to muszą być na stałe. Tak, taki kluczyk musi być. No. Dobrze, teraz widzimy, że ten czysty cały czynnik, co jest tutaj, glikol z wodą, jest już taka kolorystyka odpowiednia. Nie jest to brudne, nie jest to nic. Teraz pan włoży ten cały magnes tutaj. O, w rzeczy samej docisnąć. I jest gitara. A, i tu zakręcamy tą końcóweczkę tutaj. No to już wiem. Czy tego teraz? Możemy, ale do światła bym podszedł tutaj z tym. Ale syf. No to jest czarne. No tak, oczywiście, ale tak pomalutku. To ja pierdzielę. Pomalutku pan wyleje. Zobacz. No jeszcze co po prostu zebrał ten cały filtr. No jest brudny, no wiadomo, nie? Bo tu jest ten inhibitor korozji wrzucony, więc on tam też swoje robi. Tak. Mamy zamknięte i teraz to ja. Tak, bierzemy sobie klucz odpowiedni, dopasowujemy sobie. No ja sobie ten mam, on sobie to zostawię tu na tym. Oczywiście, że tak. Czekaj, to się chyba rusza, nie wiem czy się nie ten. No to tu miseczkę trzeba podłożyć. No jeszcze trzymaj. Nie, jeszcze trzymaj. Nie chcę, bo tego palca miałem złamanego. Nie chcę go nadwyrężać jeszcze. Niech dochodzi pomalutku. A, idzie. Dobrze, okej, okay. Teraz już mamy to pulsowane, no. Super. I na spokojnie, bo to troszeczkę tam poleci tego. I zobaczymy, w jakiej kondycji jest ten cały filtr skośny. Też syf. Wiesz? Trzeba wypukać tam gdzieś? No dobrze, to jest filtr skośny. Czyli jakieś drobinki, jakieś tam pozostałości, co się pozostawało. Tutaj nam nic się nie zbierze, tu się nic nie wytworzy. Tu nie musimy nic otwierać ani bawić się. No widzicie, moi drodzy widzowie, niby takie proste, ale nie każdy o tym mówi, że w taki sposób można czyścić filtr magnetyczny. Filtr skośny, to nie musimy nic tu dawać. No jak ktoś by chciał, to może delikatne gazu, pieski gazu dać. Wtedy jest spoko. No ale to na spokojnie. Dobra, jak to teraz wygląda? Nie, no teraz to już jest, można powiedzieć, że taki elegancki. Czy później po pewnym czasie wystarczy raz na miesiąc? A wie pan co, tak za miesiąc pan może spokojnie spróbować kolejny raz. No teraz tak, wkładamy sobie co tu. Oj, żeby się nie do tego. Koszyczek niech będzie obsadzony, jest równo, jest. I kręcamy sobie to na spokojnie. No, jak to się mówi, jak się samemu potrenuje, to potem nie ma żadnego problemu z wykonaniem. Tak, ile letko tym kluczem, bo tu mamy taką podkładkę teflonową, która... Mogę powiedzieć, że i tak pan niech się uzbroi w pakułę, ewentualnie w podkładkę jakąś tam. A. Bo z czasem to będzie z tego lecieć. Czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, to puszczam, nie? Tak, puszczamy. Teraz chwila, poczekajmy. Żeby nic się nie wydarzyło. Mamy pozamykane? No możemy puścić. Ale najpierw puśćmy sobie, że z układu. O, proszę bardzo, teraz tutaj. O, odpowietrznik nam tam zaburko. No dobra, no to mamy tutaj zrobione, jest wszystko ok. Jest dokręcone, jeżeli coś by się działo, no to trzeba, no wiadomo, nie? Trzeba więcej, po prostu mocniej dokręcić. No. Jeżeli na przykład by gdzieś tutaj, na przykład załóżmy, by coś leciało, no to nie ma sensu wzywać serwisu czegokolwiek, tylko na początek wziąć. Przytrzymać, skręcić po prostu, tak? W każdym dowolnym takim miejscu, no bo to jest takie no... Ten to nie. Ten to muszę tu zamknąć i aż tam? Tego to pan czyści raz na rok i w ogóle, bo to jest odwodne. Tak. A ten? To jest od wody, bo strzałka jest tu. A ten? Ten to jest zasilanie.
którego musimy wyczyścić. I zakręcimy. Jest zakręcony już teraz. Ja już zakręciłem, już przygotowałem to. No czekaj, ja teraz odkręcę. No dobrze, no to tu mam kluczyk, miseczkę bym poprosił. Ja to mogę tutaj wziąć i poluzować, nie? Poluzujemy, to jest takie w miarę sztywno tutaj przykręcone. Miseczkę. Jest? Okej? Okay? Okej, okay, spoko. No. Dobrze. I nam poleci troszeczkę tutaj wody, bo... Ale ten... Się... Coś było, jakiś syf. No pan pokaże, co tam się znalazło. Zobacz. Jakie tu skarby? O, proszę, tu jakiś... Silikon? No. Co tu się znalazło? Co to jest? Jakiś plastik? No, coś ale, tam wylazło. Ale to nie ze zgrzewu, to jest do pukania. Okej. Okay. To mamy do pukania, czyli coś tam się znalazło, jakiś ten po prostu filtr skośny zrobił swoją funkcję. Prawdopodobnie jakby tego filtra nie było, to by mogło się wydarzyć, że nasza pompka by się zablokowała, jakąś awarię by wyskoczyła. I pompa ciepła w najlepszym przypadku by nam rozłączyła i wyłączyła, albo awarię by jakoś nam wyrzuciła. No, więc widzicie moi drodzy, na zasilaniu dajemy filtr. I na powrocie tak samo dajemy filtr. Zakręcamy jeden zawór, zakręcamy drugi zawór i jest spoko. Tu mamy strzałkę w tą stronę, zawór zwrotny tak samo jest w tą stronę i gitara. Dobrze, i wkładamy siteczko w koszyczek ten cały, czy jak to tamtego. A pan pokaże? Nie, no ładnie czysty jest, ok. Spoko, jest naprawdę gitara. No. Dobrze. Stare spracowane ręce, to tam siły jest. Po 700 taczkach ziemi, to nie ma to tamto. Dobrze, okej. Okay. Jeszcze bym... Oj, ten czy tamten? A to już obojętnie, to już obojętnie. Ten otwiera pan i tak samo ten, no, pyk. Jest, dobra. I teraz mamy jeszcze na powrocie. I tego bo... też musimy? No, by wypadało. No tak powiem. By wypadało. Z tego względu, że no go mamy tutaj, tak? Dobra. Zakręcony mamy tu zawór i przy tym. Dobrze, i zobaczymy, co tu się znalazło. O, tutaj chyba więcej skarbów się jakiś znalazło. Pan pokaże. Zobaczę, jakiś syf, nie? No i filtr siatkowy znowu spełnił swoją rolę. No bo to nie trafiło nam tak naprawdę do pompy, więc to mamy do wypukania. Tak samo tu widać, że też tego syfu dużo zleciało. No ale to wiadomo, czy wypłukane, czy nie wypłukane, to z czasem i tak się wszystko odrywa. Jak te inhibitory korozji wszystkie tam zaczynają działać, to one żrą. No to robotę swoją robią. No było syf. No było. Czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli. Tu. I teraz tak, jak troszeczkę... Te co mi pokazujesz co tydzień. Które? Nie, co tydzień to nie, proszę pana. Raz na miesiąc. Teraz jak już one są tak przeczyszczone, to teraz za miesiąc, jeżeli będą mniej brudne, mniej zanieczyszczone te wszystkie tutaj, że no będzie mało tego po prostu brudu, no to za dwa miesiące już, bo to tak naprawdę w tym momencie, jak pan sobie czyści, tak regularnie, to w tym momencie ma pan dobre przepływy i nic po prostu nie ogranicza tych przepływów. I to jest najważniejszy taki element całej tej układanki. Dobra, ja to skręcam, ostatni. Hop. I tak jak mówiłem, jeżeli coś by gdzieś podciekało, to w tym momencie trzeba wziąć kluczyk i dokręcić. No. Pyk. Dobra, i tu. Tu. Tak, odpowietrzniki automatyczne zadziałały. Dobra. Dobrze, to teraz... Tego też jeszcze? Czekaj, tego? Którego? Tu gdzieś jeszcze jeden widziałem. Bo nie, tu już nie ma. Tu już pan nie ma żadnych odpowietrzników ani nic. Nie? Tu tylko pan ma zawory, o których rozmawialiśmy, żeby były podokładane i wszystko. Są zrobione odpowietrzniki tego wszystkiego w takich miejscach troszeczkę. Troszeczkę dziwnie, ale... Sprawdzić, słuchaj, jak robię, czy jest ciśnienie. Ciśnienie musimy wziąć i dobić troszeczkę teraz. Tak, musimy dobić troszeczkę tego. Tej wody, tego wszystkiego z glikolem, czy jak coś tam. Czekaj, które ja miałem ten. No i to tak naprawdę wygląda, moi drodzy, takie właśnie, taki serwis, takie właśnie czyszczenie tego całego po prostu. Mówisz, wiem, o co chodzi. Oczywiście. Ten po prostu rzadziej, raz na rok, a jak już bo to jest od wody. To tylko tu i
I tam. Trzeba prześledzić no, rurkę, która idzie. To będzie pierwsza od lewej strony, 3/4 zawór tam będzie. Już. Ale mówisz, że raz na rok to wystarczy, nie? Tak, w rzeczy samej. No, bo to jest tak naprawdę w tym układzie, co pan ma z zbiornikiem solarnym, no. To jeżeli coś ze zbiornika solarnego, tak, z tego zbiornika CWU, by coś na przykład się odczepiło, no to wtedy trafi tu. A. Tu mamy podkręcane, pootwierane, to teraz nabijemy sobie układ i jest gitara. I ja będę kończył.